Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku, tak, z gry Resident Evil 2 HD. Słuchajcie, no nic innego mi nie pozostaje, jak zagrać teraz właśnie historię Claire'y właściwie. Tu jakaś nowa gra weszła, co to jest? 2 and Run, coś. Rozegraj od początku drugi scenariusz. Zagraj od początku drugi scenariusz, ale to jest do Leona? Matko, ja muszę się spytać, wiecie co? Za chwilę do was wrócę, bo nie chcę tego spieprzyć. Czy ja mam dać nową grę i gramy Claire, czy po prostu nowa gra? Rozegraj od początku drugi scenariusz. Ale Leonem? Cholera wie. Dobra, ale może zanim zacznę, to poczekajcie chwileczkę tutaj od razu. Komentarze z poprzedniego odcinka tutaj napomknę, że tak powiem. To był 11 nasz odcineczek. Już, tylko sprawdzę sobie, jak to wygląda. 7 komentarzy mamy. Beatę, Becie, oczywiście pozdrawiam. Joanna jest. Cześć, Frodo. Jezu, jak ten czas szybko zleciał. Przed chwilą przecież zaczynaliśmy tę serię. Poradziłeś sobie super, nie mogę się doczekać naszej Claire'y. Pozdrawiam cię serdecznie, Frodo. Ja również, Joanna, pozdrawiam, ściskam. Sibuna. Jezu, to już koniec połowy Resident Evil 2 Remake, ale ten czas szybko zleciał, widzicie. Pomimo, że to wszystkie sceny znam na pamięć, to dalej potrafię wzbudzać emocje. Jak te akcje z Tyrantem. Na momencie, jak bierzesz wyrzutnie rakiet, krzyczałam, celuj go tą pukawką. Okej, okay, teraz... Przepraszam, krzyczałem. No, przepraszam. Tak się zastanawiałem właśnie, bo coś mi nie grało, Sibuna. Sorry. Teraz czekać tylko na odcinek z kampanii Claire. Claire to moja ulubiona postać, więc nie dziwota, że dużo o niej mówię. Jeśli za dużo mówię, to przepraszam. Nie, słuchaj, nigdy za wiele. A, po przejściu pierwszej kampanii, w twoim przypadku, Leon, odblokowałeś alternatywne stroje, które są wzorowane na ich wersjach z klasyki, więc można włączyć te stroje i podziwiać, jak te postacie wyglądają w ich pierwotnych wersjach. Okej, okay, dzięki. Jeśli chodzi o Aiden, to tak, ona jest najemnikiem. W klasykach też było... To też było mówione, że ona została wynajęta przez zdobyte próbki wirusa G. I ogólnie ona towarzyszy Leonowi tylko po to, żeby dzięki niemu zdobyć próbkę. Ale powiedzcie sami, że ona troszeczkę... Jeśli chodzi o te stroje, to zobaczymy. No ja bym chciał na razie tak, jak tutaj gra daje. Ewentualnie, wiecie, ja sobie tam poza nagraniem zobaczę. Te, które są na początku, chciałbym. A jeżeli chodzi o Aidę, to... Nie mieliście wrażenia, że jednak między nimi coś tam zaiskrzyło, bo jednak coś tam było, nie? Ona chyba taka bezduszna i, że tak powiem, taka perfidna chyba nie jest, nie wiem. PS, pozdrawiam, życzę dalszej mi przygody w drugiej kampanii. Dziękuję, Sibuna, za komentarz. Deseo też jest, tak, dokładnie właśnie robię włosy, specjalnie czekałem, aż, żeby robić przy Resident Evil. Pozdrawiam. Deseoko również... też cię pozdrawiam i pewnie też znowu robisz włoski, nie wiem jak to jest, kiedy ten odcinek, bo słuchajcie, coś mi się chyba dni pokićkały. Nie miałem kiedy nagrać, ale zobaczymy. Jeszcze miałem coś mówić. Dobra, ale następny komentarz od Sebastiana, oczywiście też jest ze mną. Witaj, Frodo, no faktycznie tamto pomieszczenie przypominało to z tymi laserami, co było w filmie. A, widzisz, też miałeś takie skojarzenie. Też uważam, że pierwsza część była najlepsza, bo im dalej w las, tym wiadomo. Pierwsza, jeśli chodzi o film, bo to akurat o tym mówimy. Całkiem sprawnie poszło z doktorkiem. Tak szybko idzie do przodu, że nie wiadomo, kiedy te 11 odcinków zleciało. Aiden nie rozgryzie, że ona nigdy nie mówi wprost. Jak w Gwiezdnych Wojnach, ciągle zmienia stronę mocy. Poza tym ona jest jak kot, ma chyba z 9 żywotów i zawsze spada na 4 łapy. Takżeż urządził tuptusia czarodzieja, że już biedny nie tupta. Został tylko kuźwa kręgosłup, nie? No to teraz przyszedł czas i na naszą Claire'ę. Jak zawsze świetny odcinek, pozdrawiam serdecznie i do następnego również. Seba, fajnie, że jesteś ze mną, ściskam. I Hermanville widowiskowo napisał. Dzięki. Dzięki za komentarz. I Dorota pozdrawiam, też również pozdrawiam. No, także taka sytuacja. Słuchajcie, jeszcze chciałbym Desełko pozdrowić i bardzo jej podziękować za to, że zrobiła mi miniaturkę. Nie wiem, czy widzieliście, ale miniaturka była właśnie, że był Leon i Claire na takie niebieskie i czerwone, na takim czerwonym, niebieskim tle. Że tak powiem, Claire była na czerwonym, niebieskim był Leon. Bardzo mi się ta miniaturka podoba właśnie tutaj mojej tej serii. Ale Desełko zrobiła mi tak, że teraz można fajnie odróżnić, ile odcinków jest właśnie Leona, dlatego że tylko jest podświetlona ta jego... ta niebieska strona. Natomiast u Claire teraz, jak zobaczycie, to Leon jest na czarno, że tak powiem, a wymazany, a ten, a Claire jest na czerwono.
Także fajnie to można rozróżnić. To mi zrobiła desełko. Bardzo dziękuję, bo ja to takie rzeczy, wiecie, o Jezus. Szkoda gadać. Jeszcze teraz spytam tutaj odnośnie tego, albo zobaczę, dowiem się i zobaczymy, czy ja mam nową grę dać, czy po prostu to. Ale poczekajcie. A dobra, to chyba nie będę musiał się nikogo pytać. Wybór drugiego scenariusza. Clair Redfield. Zupełnie inny koszmar czeka na Claire, która nie ma pojęcia, jak bardzo za chwilę zmieni się jej życie. Wcieli się w postać Claire, ale. Wybór drugiego scenariusza. Dobra. Słuchajcie, jak coś skrzanie, to trudno. Ale ja chcę właśnie to, właśnie ten drugi scenariusz, no. Jaka jest różnica w ogóle? Znaczy, no pewnie jest. Między nową grą i jedziemy Claire, czy nowa gra 2 and run? 2 and run, 2 and run. Aż, kurde. No dobra, jestem już po cięciu, że tak powiem. Wiatrak miałem, zapomniałem wyłączyć, pewnie słyszeliście go. No, desełko mówi, że to. Nie ma to jak, prawda? Tutaj. Wspomaganie standardowe, tak? Standardowe graliśmy. Chyba, że jak mi się coś spieprzy, to chyba robi mi się wtedy. Wspomaganie celowania, automat odzyskiwania określonej ilości zdrowia. Wrogowie są trochę słabsi. Nieobeznanych z grami akcji. Wiecie co? Powiem, niech będzie to. Bo ja chyba pamiętam, że później mi się to zmieniło, bo ja co chwilę ginąłem jak stonka, nie? Tak było? Fine. I'll be back as soon as I find Chris. Why does everyone think I'm gonna get in trouble? No ładna jest też tutaj. Fajnie ją zrobili. Jezu, od razu z grubej rury. Ajdze, idź. O matko! No, 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 no. Aha. Jezu, wiecie co, że mi się. Ja już zapomniałem, czy to tak było? Tak było, nie? Oni tutaj. Czyli ona. Wait, you're a cop? Yeah, Leon Kennedy. You are? Claire. Claire Redfield. Szybko to robię od razu, rachciach. Nie? No bo to już było, więc pewnie Claire! dlatego. Claire, you okay? I'm all right. How about you? Can't stay here. It's not safe. Go on ahead. I'll meet you at the station. Dobra. I meet in station i pewnie ja już tutaj station jadę z koksą od razu. Ja pierdzielę. Ale jazda. Bo w sumie tak. A nie. Dobra, pobiegła gdzieś. Myślałem, że będę musiał omijać. Bo wiecie, co mi się skojarzyło? Że takie coś było. Ale gdzie to było? Ona od razu już tu? Zbadaj posterunek. Leon, I'm sure you beat me here. Okej. Ona ma jakieś. Aha, takie trzy naboje, ja pierdzie. Tylko tutaj proszę nie wstawać. Grobki są, bardzo nie wstawać, proszę. Ładnie ten deszcz też tak wygląda na niej. Podoba mi się to. O Jezus. No, no, no. Myślałem, że będziemy uciekać, wiecie, też tak jak to było tym, no. Tutaj nic z tego. Leonem, nie? Że przez ten parking i ten. Słuchajcie, strasznie boli mnie gardło. Mam taką jakąś, nie wiem, dziwną chrypawą, mi się wydaje. Dusi mnie trochę. Uhu. No, no, no. Dobra, to tu potrzebujemy tego. Jezus Maria, do tego obcinaczki do paznokci chciałem powiedzieć. Dobra, tu potrzebujemy obcinaczki do paznokci. Ona, ale tu Heniu ewidentnie. O, tu nie przejdę. Ewidentnie by chciał wstać. O, ty gagatku. A chodźcie, co zrobimy, co tam. O. A bier, co będziemy się tak, nie? Bo już wiecie, co, czego nie lubię. No przecież oni za to wstaną. Nie lubię psów. Jeszcze trup to jak cię mogę, ale pies to jest katastrofa jakaś. Nic nie zrobię. No przecież oni wstaną, to po to tu są. Aha, tu jest to. No. A to jest ten helikopter. Okej.
I tutaj Tuptuś od razu, to jest ten z Tuptusia? Się wydawało, że tu Tuptuś chodził później, nie? Jak on tak przez kobuk tego helikoptera. A nie można po kracie na górę tam wejść gdzieś? Unfortunately, no. But how are you doing? You know, just surviving. That's good. Yeah. Any luck with your brother? No, not yet. Claire, don't lose hope. I'm sure we're gonna find him. No, no, no. Damn it. Jezu, i obudziły się te. Yeah. Ja pierdzielę. Don't worry about me, Leon. You take care of yourself. You need to go now. A nie możesz do góry. Okay. Let's get through this. Both of us. Stepanie, czemu mi to tak od razu dajecie? To nie jest dobry pomysł. Stepanie, gdzie to jest wyjście? O tu, Jezus. La 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 la. La 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 la. La 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 na 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 na. Fajnie, bo to są, wiecie, takie inne tutaj miejsca, których nie mogliśmy tutaj być, prawda? Obcinaczkę do paznokci. I od razu tutaj voila, fajne rzeczy. No to mi się podoba, no tak to po... To nie jest Chris? Brad Wickers. Brad? A Brad to chyba ten taki... No Brad, no wiecie, no Brad, nie? No to no, no, to standardowo, niech sobie to będzie, to już tam trochę wiem. Co tu jest fajnego? Klucz do dziedzińca, ale... A tu? Nabojki ślicznie, 10. No a generalnie to... Pistolet strzałowy, 6 naboi, no jest wiele dodatków do tej broni. Każdy ma własną nazwę. No proszę bardzo. A bardzo. Bardzo, tak, bardzo. 5 naboi. Mniej pojemny magazynek sprawia, że jest mniejszy i wyjątkowo poręczny. To jest jeszcze nie na czerwono, więc jeszcze tu mogę. Zróbmy coś takiego. Regeneracja ziółka. No to miłe, że pokazujecie jeszcze raz to samo. Zapiski nie ma, tak? Teraz tak. Helena poszła. O. Heniu łazi z tym. Z Barnabą. Tu z tej strony. Ale wiecie co? Ja nie wiem, czy ja dobrze idę. To jest tutaj, tutaj gdzieś tutaj, gdzieś ten, tu. Stepanie. A tu trupy będą wschodzić, czy jak? Dobra, niech oni tu przyjdą ewentualnie, to trochę ich tu się rozgoni. No pewnie, że ja źle idę. Gdzie jest dziedziniec jakiś, coś? Teges, szmeges. Przyjdzie tu jeden z drugim? No przyjdzie. Nie, bo szkoda by mi było, słuchajcie, naboi, nie? Żeby tutaj strzelać w... No, Halinka przyszła, ale ja wiem. Halina, Halina, Halina. A Henryk kuźwa siedzi i po prostu zawija w streberkę. Uwielbiam to. Aha, bo ja nie mam. No, zaraz mi zmienią, słuchajcie, tryb gry na taki, no, inny. Boże. Tak to powinienem zrobić. No trudno, no co? Oni sami zaraz mi zmienią ten tryb. Powiedzą, nie, nie, chłopie, daj to, daj to, daj to, bo nie umiesz. Uporządkuj przedmioty, serio. A słuchajcie, bo tutaj nie ma o, deski. Pewnie na mapie to sobie popatrzeć. A tu coś pod schodami? A tu się nie da nawet. Uporządkuj. Co tu jest jeszcze? A, naboje, no Jezu, zostawiłbym w cholerę. A, idę, idę. A tu coś jest na górze? Mogę tu wejść?
idzie podpalający heniu. Ja pierdzielę. A co ja mam teraz zrobić? No idą, idą, idą Henryki. Dół czy góra? O, to jest pytanie. Dół czy góra? A, ja w ogóle jestem niepokojący. Niepokojąco to widzę, słuchajcie. A ja nie chcę. Użyj. Jak? Dalej jestem niepokojąco. No tak, bo ja potrzebuję zielone. Spieprzyłem to. O Boże. Jaka masakra tu jest. Co? O mój Boże, no. Jest tu ktoś, coś? Same te. No właśnie. Świstek. A, znowu te, dobra. To jakiś ten, bliźniaki, waga. Way out, parking. Ten, bliźniaki, waga. A tutaj to w ogóle za ten, zaciorane, nie ma nic. Dobra, dobra i to. Oho, oho. Dobra, nożyk. A, bo ja nie mogę, a nie mogę. Tak, tak, ja wiem. A mogę tu w ogóle ten? No właśnie. A daj, co będziemy strzelować? Ja nie wiem, czy to w ogóle jest przydatne, jak tutaj jest jeszcze 50 tysięcy innych okien, ale no dobra, niech będzie. O, dwa, trzy. No skąd ja teraz wezmę tyle dech? Tu jest coś fajnego do zebrania. Te drzwi chyba, tak? Mówiliście, pamiętam o tych drzwiach, że tu nas nie było. Ewidentnie, no. Nabojki, super. Kto? Pauderek, dobra. Że go teraz nie wezmę. Ale mogę zapisać. A mogę cyknąć lampkę? O, jest od razu lepiej. Że do tego miejsca, pamiętam, mówiliście, że... te klucze też. Że mogę wejść tylko właśnie Claire, nie? A to co to jest? Wywołaczka... Nie, myślałem, że tu można wywołać te. No to 50? To? Co to? Część elektryczna. Od razu dają nam diffuser. Mhm. No dobra. Tylko pytanie, czy wszystko. Co ja tego... To... Co to? A to jest do czego to jest? To jest do tego, a tamto... A to jest do tego? Czy jakaś różnica? Ja wiem. To na razie zostawiam. Tu widzę, nie ma na czerwono, więc jeszcze też sobie zostawię. No. Dobra, zapiszmy, słuchajcie, nasz pierwszy zapis w tym. To może tu. Okej. Okay. No, teraz mogę zginąć, nie? Dobra. Tu jeszcze jakieś fajne rzeczy? Oczywiście, że tak. Co to jest? Pociski zapalające. A idzę, idzę. Dobra, ale to nie w dzisiejszym odcinku. No nie wiem, no to co, no to patrzcie, jeszcze tu są, tu jest okno, nie, no to mam raz, dwa, trzy, jeszcze trzy czy dwa do zaorania, nie wiem. Co to za miejsce jest? Boże. Wiecie, niby pamiętam, nie, ale nie gadaj. No ja pierdolę. Znaczy... bo zaraz będzie, że przeklinam. No to co? No to wychodzi na to, że nie ma innej drogi jak... tam na górę, tam gdzie te płonęły tam. A nie jeszcze. Co? Chyba żartujesz. Wydałem na ciebie dwa naboje, nie denerwuj mnie nawet. Tutaj na przykład. A, tu, dobra. Mhm. Nie mam już de...
Nie mam już desek, weź nie wymyślaj. A tu coś jest. Co to jest? Aha, ten nabój taki granatowy. Dobra. Ty coś masz, co masz? Naboje, dobra, daj. O, mam kółko. Nie zawaham się go użyć. Mam powderka. Coś tu jeszcze jest. Bo zaraz mnie jeden z drugim zablokuje tu. Jeszcze coś na tych stołach? O. Powder 2. No i co? Powiem wam tyle, że łażę sobie między trupami tak fajnie. Jest! Masz granata i nie gadaj. Fuse'a dawaj tu. Nie denerwuj mnie. Dawaj. Jezu, naprawdę musi się tak na maksa otworzyć. O, Marvin. No jest Marvin, wiewiórki są. O Jezu, jeszcze tu jest następny. Kurde, ale narobione. Dobra, tutaj potrzebuję ten medalion, tak? A nie, to jest lew. Tylko, że lew... Powiem wam, jak to było. O nie, lew to ma zamazane folerę, wszystko. Świstek. Świstek zawija w sreberka. Nie, muszę się tu trochę rozejrzeć, bo to tak wiecie, to, że on tam... Też jest zapis tutaj? Czy nie? Pięknie, bardzo wam dziękuję za to, bo to jest nowego złota. Tu mogę... No tu ktoś czarodziej idzie, dobrze, miło. Jest taki głupi, co? Okej. Nie ma tu zapisu, słuchajcie. Czyli tak to jest zrobione. Tu otwarte już, tu roślinka, no to daj. Naboje ładnie nawet, co czy nie? Powiedzcie sami. Naboje ładnie. Wiem co tam było, ale... Nie gadaj, że to dedostwo tutaj łazi po tym suficie, bo mnie szlak zara trafi. Już? Mój Boże, to już tu lezie. A jak to... Nie mam dechy. A mogę tu wejść? Nie mogę. Bo to działa tak. Tu dechy porobione. Nie, tu nie są porobione dechy. Ale nie widziałem więcej dech. Zaraz mi tutaj ktoś wyskoczy i ja się zesram. Patrzcie, ile tych okien tu jest. Czy to jest normalnie? Dobra, na razie nie kombinujcie. Tu coś jest. Opis wydarzeń. No, 25 września w związku z nagłym wybuchem epidemii organizujemy na posterunku prowizoryczne schronisko. Policjanci zostali poinstruowani, że bezpieczeństwo obywateli jest priorytetem i naszym celem jest przyjęcie jak największej liczby osób. W nocy zostaliśmy zaatakowani przez jednego z uchodźców, w wyniku czego jeden z funkcjonariuszy poniósł śmierć, a trzech zostało rannych. Udało nam się szybko obezwładnić tę osobę. Przypuszczamy, że jej zachowanie było efektem załamania nerwowego pod wpływem stresu. No nie. Posterunek został dziś zaatakowany przez tłum, w wyniku czego zginęło wiele osób. Kilkorgu z ocalałych udało się znaleźć schronienie za roletami, jednak jesteśmy otoczeni i wydostanie się stąd może być trudne. Nie wiadomo, czy uda nam się naprawić sprzęt i nawiązać łączność, więc póki co jesteśmy odcięci od świata. Około 13 po zachodniej stronie posterunku doszło do kolejnego starcia. Zginęło 12 osób, przetrwać udało się zaledwie garstce. Zapanował tu kompletny chaos. David Ford. Dobra, David tutaj... Mam mapę w końcu, więc dobrze jest. Tu mogę wejść na górę. Wyświetlenie mapy. Ale tu są jeszcze drzwi, ja nie pamiętam jak to było. Aha, jeszcze tutaj. Kurde, ona wszystko pootwiera, potem Leon będzie mógł tędy pójść, nie? Czy jak to było?
O, o, o. O matko, urządzenie elektryczne, nie pamiętam tego. Aha, pamiętam. Dobra, dalej jest ten cap. Więc jak jest cap, to jest fajnie. Dobra, i. Ale ona jest... Aha, dobra, to zrobimy tak. Dobra, i teraz... Dobra, to otworzymy, ale... Aha, dobra, tu jest Heniu. A tu? Aha, dobra, tu nic. Słuchajcie, mogę wyrzucić już ten. To tyle dobrze. Nie było żadnego zapisu po drodze, prawda? Teraz pytanie, czy my chcemy... A tu jeszcze coś. Co ja tu jeszcze nie zebrałem? Nie zebrawszy coś? O, Marvin. A tu? No, widzicie, ale by było. Dobra. No to co, idziemy? No po co? Ja wiem. No, to, nie, to w sumie nie ma znaczenia, czy ja przejdę tędy, czy... naboje, dziękuję, super. Pytanie, co on się dobija? Do jakiego tutaj przejścia? Nie wiem, do czego on się dobija. A nie, do automatu, on chce kole. West Office. Boże, ale mu za co? Co to? Naboje. No dobra, zbieram trochę ich. Powiem wam. Znowu te... Zastosowanie prochu. Czyli dalej tutaj wszystko jest... dobra, taka instruktażowa. Jezu! Z tyłu. Ale powiedzcie sami, że strasznie dużo w niego pakowałem. Znowu to jest to samo, tak? Te kłódki tu. Pierwsze zadanie rekruta. Leon jest chętny jako pierwsze zadanie przydzielonym szczegółową sprawę. Twoim zdaniem jest otwarcie własnego biurka. Kluczem do sukcesu pierwsze litery naszych imion. Wprowadź je, aby otworzyć biurko. Są dwa zamki, po jednym z każdej strony biurka. Otwórz obydwa. To pierwsze zadanie polega przede wszystkim na zapamiętaniu imion współpracowników. Ale to już chyba odgadłeś, co? Prowadzenia Leon. Przy okazji uzyskanie szczerej odpowiedzi od Scotta może wymagać nieco zachodu. Porucznik Bringen jakiś. Nabazgane w rogu pomiędzy śladami krwi. Cieszę się, że cię tu nie ma, żółtodziobie. A, i teraz się nagle nam to uruchomiło. Tak, Sana na bitch, ale tutaj ten przecież też wstanie. No oczywiście, że tak. Nie mam pytań. Słuchajcie, ja muszę się jej pozbyć, gości. Raport operacyjny jeszcze tu jest. Zostałem już tylko ja i trzy inne osoby. Nie mamy broni ani amunicji, a kolejne potyczki wyczerpały nas psychicznie i fizycznie. Nie wyjdziemy z tego. Funkcjonariusz Filip zaproponował ucieczkę kanałami. Podobno jest tam tajny tunel z czasów, w których było to muzeum. Odrzuciłem wcześniej jej pomysł, ale teraz nie wydaje się już taki... kiepski. Nie ma wprawdzie dowodów, że tunel istnieje, ale nawet jeśli może roić się od zombie. Nie chcę tu jednak siedzieć i czekać na śmierć. Szanse są niewielkie, ale spróbuję wybadać sprawę tunelu. Elliot. A panowie... Nie lubię, jak ten jeden z drugim łazi mi tu. No właśnie, seriously? Nie, ja tracę strasznie dużo naboi na takie gówno. Ale ja nie będę tutaj... No właśnie, idź stąd. Nie pamiętam, jak to było. No patrzcie, no uparł się, chłop. Nie. Nie chcę mi się już normalnie nawet myśleć, ile ja tutaj naboi straciłem na to cholerstwo. Aha. Tutaj to ja nic nie wiem. Tutaj to ja wam na razie nic nie powiem.
Twoje zdanie z otworzenia własnego biurka. Kluczem do sukcesu są pierwsze litery naszych imion. Czyli D, imiona, tak? Dawid. I E. D, E. A to biurko? D, E, N. Albo N. Że jedziemy z koksem od tej strony. N, E, D. Źle zrobiłem. A mogę na przykład już? Aha, dobra, mogę już. Dobra, a z tej mańki? To jest tak, M, R. A nie, z tej strony, to trzeba patrzeć. Tu coś na podłodze kiedyś było, dawno temu, jeszcze jak trupów nie było. A, tej pałterka nie wezmę. To by było zbyt piękne, żebyśmy mogli tutaj. Jezu. No to co teraz? R. M. R. M. Chyba żart jakiś. Naprawdę to już jest żart. R. M. Gdzie jest M? Może tu? Numer R, a tu? G. Szybka ładowarka. Tylko tą szybką ładowarkę to ja sobie mogę palcem. A nie, czekaj. Dobra, wyrzuć to. To ja chcę tą szybką ładowarkę, a tą szybką ładowarkę połącz z... A to nie z tym, to z tamtym, co mam. Dobrze, ale tutaj się nachodziłem, nie? Aha, tu trzeba klucza. Okej, okay. Spoko loko. I pierdziele. No, 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 tutaj to jeszcze parę rzeczy jest też... Czyli mamy tak, save. Save do otworzenia i proszki zostały. Naprawdę, chciałem zamurować, się nie udało. Dobra, mam save spota. Właściwości leczenia ziół, no, 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 niebieskie, zielone, czerwone i inne granaty. Ładnie, to Grzesiu wie chyba. Tak wie, że się starać chce. Czyli tu jest to do filmów, tak? Film stanowi dowód, pilnować jak oka w głowie. Dobrze. No nie, nie przesadzajcie. To teraz tak, zróbmy tutaj kulturę i sztukę, jeżeli się w ogóle takową da zrobić. Aha, i to jest to do wywoływania filmów. No i dobra. A szafencje coś skrywają fajnego. Powderek raz. I naboje 2. No dobra, no to co? A to co to jest? To można zabrać? Nie, to tylko takie to. Trzy sloty mi zostało. A to? A gdzie ta moja broń druga? Wyjmij. Dobra, zobaczę, czy to można połączyć z tym? Ej, przepraszam. A ona nie ma przy czym przeładować. Czyli to, te naboje, o te, to są do tego chyba. Poczekajcie. Nie. No nie ma tego, żeby... Nie mam
Nie mam do tego naboi, a bo ja coś źle robię. Co? Raz, dwa, trzy. Trochę mam tutaj prochów. Niebieskie ziółka, mogę później tutaj jedną deskę, druga następna jest tutaj przy tym. Też można by było wziąć. Boże, jak jest gorąco, mówię wam, ja pierdzie. No i teraz ten tutaj jest, to jest głupie trochę, że on mi tutaj wlazł. Gdzie on jest? Tam poszedł. Co? No. No jak ja mam przejść? Ja muszę mu walnąć ten głupi łeb. No właśnie. Aha. Co? No tu. Latem wstał? Nie. Halina idzie, widzę ją. No, oh no, Boże, się tak guzdrzesz się. A, tu nie przejdę. A, kurwa! Przepraszam, Jezu, zapomniałem o tym. O, ja pierdzielę, zawał. Nie, nie ma pytań. Halina tu będzie. Ten? Dobra, nieważne. Zapomniałem, kuźwa, wiedziałem przecież, że w szafce jest jeden z drugim. Jeszcze ten mi tam poszedł. No właśnie, oh no. Oh no, oh no, no, no. A to co to jest? Instrukcja przenośnego sejfu. Aha, sejfy, czyli to tam, dobra. Czyli ten dyk, chciałem powiedzieć, nie przejdę. Powiedzieć, że nie przejdę. Aha, i tutaj muszę szafkę otworzyć. Dobra, weź to. Dobra. A słuchajcie, a tą szafkę to... Może niby czym mam otworzyć? Szczotka, pasta, a ten tutaj siedzi, kuźwa. O Boże. Co? Aha, spadł. Powderek raz. No nic, co wy? Niepoważni jesteście jacyś? Pranko, co żeś robił? Dobra, nie ma tu nic. Nie ma rączki, nie ma nogi. Dobrze, że można połączyć razem. Nie widzę nic, słuchajcie, nic nie widzę, no, otwórz resztę. A, tu jestem, o Jezu, jak fajnie. Chyba. Znaczy, może teraz to tak nie za bardzo fajnie, ale... Dziwny to był odgłos. Dlaczego? Ano dlatego, że tu jest pewnie fajnie, dużo różnych rzeczy, apteczunia jest, miło, ale ja... To czas coś słyszę. Ja nie mam tu zapisu, nie? Tak, a granata mogę wziąć? Mogę. To mam dwa. To też. To mam sześć. Jezu, cały czas coś słyszę. I tutaj notatki. Leon, Claire, mam nadzieję, że to do ciebie dotrze. Roi się tu od potworów. Nie ma tu twojego brata. Uciekaj stąd jak najszybciej. Mam wielką nadzieję, że jesteś bezpieczna. Leon. Leon się o nas martwi. Miło. Tam jest fajna broń. Potrzebuję USB. To akurat wiem. Miło. No, no, no. Konieczna weryfikacja konta, włóż klucz USB do portu. Czyli tak samo. Trochę powderków tutaj jest, więc... Można by było się w to pobawić tutaj. A to co to jest? Bateria? Serio? Bardzo ciekawe.
Notatka wewnętrzna. Co tym razem? Wewnętrzna notatka o przeniesieniu zasobów. Sejf termoodporny z szyfrem trzycyfrowym przeniesiony z biura do zachodniego biura. No tak. Kombinacja. 9 w lewo, 15 w prawo, 7 w lewo. Ja sobie to zapisuję. A wiecie, że się okazuje, że gdzieś tam wyczytałem, że jak sobie na przykład jeszcze raz odpalimy grę, to właśnie te kombinacje się zmieniają? Czy ja dobrze mówię? W lewo, 15 w prawo i 7 w lewo. Niech sobie ta karteczka będzie, przyda się kiedyś tam. Ale nie pamiętam, nie pamiętam, nie pamiętam. To sobie przypomnij. Safe te przeniesiony z biura Stars F2 do zachodniego biura F1. Zachodnie biuro F1. To pewnie wschodnie, zachodnie biuro. To tu. Aha, to jest ten safe. Dobra, to jest ten safe. Co, Dianka? Przyszłaś dyszeć mi tutaj? Gorąco, co? Baterii na razie nie biorę, bo nie mam, w ogóle nawet nie mam. Tu potrzebuję diamentu. Fajnie by było, wiecie co zrobić? Jakieś okno zamurować. Jesus, stay back! Chyba kurde żart. Dlaczego tuptuś jest już tu? Ja pierdzielę. No żart nad żartami. Gdzie Halina? Może nie było Halina. Aha. Po prostu jestem w zaczepistym miejscu. Jest więcej osób tutaj, nie mogło być. Tutaj więcej osób. Ale to jest nie do zaakceptowania z mojej strony. To jest, słuchajcie, nie do zaakceptowania z mojej strony, bo przecież... Bo tu ktoś idzie tu do góry? Było? Boże, klucz. Kluczyk, piękny kluczyk. Ja nie wiem, gdzie mam iść. Jak mi tutaj tuptuś tupta. La, 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 la. Coś jest fajnego? Co to? Docelał, proszę bardzo. Podarunek dla tych, którzy mieli pecha i jeszcze żyją. Uważacie na poskudnych synów, którzy wyglądają jakby ich ktoś żywcem obdarł ze skóry. Mówimy na nich lizacze. Są ślepi jak krety, ale nadrabiają świetnym słuchem. No to wiem, można się koło nich przemknąć pod warunkiem, że nie bega się jak idiota i nie strzela. Tak czy siak, warto wziąć przykład z mojej babuni i poruszać się wolniutko, gdy są w pobliżu. Jasne? Nie chcę was opuszczać, ale obowiązki wzywają. No i muszę jeszcze pomścić przyjaciela. David. Dawidek, dzięki. Jesteś normalnie... Dziękuję, że o mnie myślisz. O Boże, no tupta. No, ewidentnie tupta. Zaraz mnie coś potarga, no. O, mogę połączyć dechy. Bo chodzi o to... Ja wiem, gdzie ja jestem. Boże, to zaraz spadnie mi na łeb. Tutaj było, tu było przejście, tak? Aha, to tu jestem, rany boskie. A ja nie wiem, czy ja tu chcę być. Bo on słyszy na przykład, jak tak czaskam. Bez grania jakiegoś faceta, a nie wiem. Niech szlak trafi tych korporacyjnych dupków. Odcinają mi fundusze po tym wszystkim, co dla nich zrobiłem. Trudno widocznie tak, musi być, zabawię się, patrząc, jak wali się świat. Załadowałem te świnie do stalowej klatki. I podłożyłem C4. Wystarczy zdetonować. Ładunki i sayonara frajerzy. Chcę się tym trochę nacieszyć, a gdyby tak dać temu psycholowi prawdziwy powód do wrzasku? Tak, może dam mu zabaweczkę i rozkażę. Zabij tego faceta, a ja daruję życie pozostałym. Ciekawe, co zrobi. Wrzeszczy o sprawiedliwość i honorze. Wrzeszczy o sprawiedliwości. Ale ile razy zwracałeś się przeciwko mnie, swojemu zwierzchnikowi? Tak, jestem takim dobrym gliną, tak dobrym, że musiałeś zginąć. Co za frajda, przydałby się jakaś muzyczka. Matko, no to takie psychopatation, no nie? Słuchajcie, a to... Aha. I to mogę, że tak powiem... A nie, ja nie chcę tego brać. Gdzie on jest? Ja pierdzielę.
Że to jest kuźwa nie do zniesienia. A Boże, no znowu jakaś ślepa uliczka, idzę, idzę. I co, ona tutaj też pierdyknie na dół? Pokaż. O, kuźwa! Dobra, ale tego się akurat spodziewałem, więc spoko. Nie wystraszyłem się tak, jak to było przy pierwszym podejściu. Także spokojnie, spokojnie. Wszystko pod kontrolą. Daj mi tu mapę. Dziękuję. Aha, i tutaj jest koń na biegunach. A to? Powiem wam tak. Ja wiem. Obejrzyj. Aha. A, rolka filmu. Dobra, nie będzie. A tu? A, tu nic. No Boże. No właśnie, weź i ten. O Jezu. Co to było? A nożyk. A nożyk, ja to na razie mi tutaj. Po nożyku. Boże, czy ja stąd wyjdę? Co? Ale to chyba jeszcze nie koniec, jeżeli chodzi o ten klucz, no nie? Ale wiecie co, to będzie jakaś męczarnia z mojej strony, że ja tutaj będę biegał. A tu jeszcze mogę otworzyć. A w to mi z powrotem, wiecie, z tym tuptuśkiem tutaj. O mnie tu. No Boże. Gdzie jest mój safe spot? Tu? Gdzieś to było. O, jeszcze tego kapa zapomniałem. A Jezu, to nie tu. A, tu zielony, to ja tu nie przejdę. Boże, no słyszę tu ptuśka, no nie, tak nie może być. Ale mógłby on mnie na przykład troszkę tak zostawić, w sensie wiecie o co chodzi, no. Ja rozumiem, że on mnie słyszy i w ogóle i inne rzeczy fajne, ale... bez przesady, nie? Czy nie? Wiecie co? Muszę się tutaj trochę skupić. Nie pamiętam, gdzie się wchodziło. O Jezu, aż się zapowietrzyłem. No jeszcze tu Heniu jest. Ja tak bym chciał, wiecie, znaleźć jakiegoś safe spota takiego już i zakończyć dzisiejszy, jakże emocjonujący odcineczek. Słuchajcie, a to co tutaj? Też potrzebuje lewarka? Tak. Niech będzie, bo widzę, że ja tutaj tracę strasznie dużo naboi. A tu jest. Jak idziemy po malutku. Naprawdę? Nie uważacie, że to trochę przesada? Strasznie dużo. No i on już to słyszy. Boże, nie dam rady. Nie dam rady, słuchajcie. No nie dam rady. Nie wiem, jak ja mam to ominąć. Aha, niebezpiecznie. Niebezpiecznie jest już. Niebezpiecznie, bardzo niebezpiecznie nawet. Nic, no użyj, no co mam zrobić? Aha, jeszcze tu ktoś tu jest. A powiedzcie mi, ja mogę jakoś go... Aha. Jakoś go wyminąć? Połącz, obejrzyj. Dobra, to koniec, już po mnie. A mam zapis, słuchajcie, w czarnej dupie. Dziękuję wam za dzisiaj, tym...
Jakże tragicznym koncertem. Koncertem, tak, koncertem i końcówką i po prostu... O Jezu, troszkę się poirytowałem, powiem wam, no ale... Może to nie był dobry pomysł, że dałem sobie na normal. Ja nie umiem, nie? No ale dobra. Zobaczymy. Najgorzej, że ja mam zapis gdzieś bardzo daleko i... Nie wiem, jak ja mam to zrobić, żeby teraz móc to wszystko teraz odzyskać i... Cholera, za dużo zrobione jest. No nie wiem. Dobra, pomyślę. Dajcie znać, jak to rozgryźć ewentualnie. I ten. No i słyszymy się w następnym odcinku. Może mi tu gra teraz zaproponuje, żeby jednak zmniejszyć ten level hard z normalu na easy. I tyle. Dziękuję wam i do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.